Przygotowujesz lemoniadę. Ilość potrzebnego cukru zależy od liczby użytych cytryn. No i jak wygląda ta zależność, podają nam w tabeli. No i możemy przeczytać z tej tabeli, że 1 sz trzecia szklanki cukru przypada na jedną cytrynę, jedna szklanka cukru przypada na trzy cytryny, a trzy szklanki cukru muszę wziąć, jak mam 9 cytryn. No i teraz pytają nas, czy ilość cukru jest wprost proporcjonalna do liczby cytryn. No to żeby sprawdzić, czy zależność między dwoma wielkościami jest proporcjonalna, to musimy obliczyć stosunki tych wielkości. No to ile to jest 1 podzielić przez 1 trzecią? Będę dzielił zawsze liczbę cytryn przez ilość cukru. No to 1 podzielić na 1 trzecią. Dzielenie przez 1 trzecią to jest to samo, co mnożenie przez 3, przez odwrotność. Czyli w tym wypadku ten stosunek wnosi 3. Sprawdźmy, jaki on będzie dla tej drugiej pary. 3 podzielić przez 1 to też jest 3. Czyli ten stosunek jest taki sam. 9 podzielić przez 3 to też jest 3. Czyli za każdym razem stosunek liczby cykryn, cytryn do ilości cukru jest równy 3. Czyli ta zależność jest proporcjonalna, bo ten stosunek jest zawsze taki sam. Więc zaznaczam tak i sprawdzam, czy dobrze. Dobrze.